Księga Sędziów, rozdział 9, część 2. I gdy Zebul, dowódca miasta, usłyszał słowa Gaala, syna Obeda, wpadł w gniew i wysłał gońców do Abimelecha, do Aruma z wieścią. Oto przybyli do Sychem Gaal, syn Obeda, wraz ze swoimi współplemieńcami i buntują miasto przeciwko tobie. Abimelecha królem obwołali mieszkańcy Sychem, ale panował nad jakimś większym obszarem. Jego stolica była gdzie indziej, było nią miasto Aruma. Miał też swoich urzędników. Jednym z nich był Zebul i to on zawiadomił go, że w Sychem narasta bunt przeciwko niemu. Wyrusz więc nocą, ty i twój zastęp, i urządź w szczerym polu zasadzkę. A rano, gdy wzejdzie słońce, wstań wcześnie i rusz na miasto. A gdy on i zastęp, który ma przy sobie, wyjdą do ciebie, zrób z nim, co możesz. Ruszył więc Abimelech wraz ze swoim zastępem jeszcze w nocy i urządzili w czterech miejscach zasadzkę na Sychemitów. Zebul doradzał Abimelechowi, żeby stoczył z Galem i jego zwolennikami bitwę w polu, żeby podszedł skrycie do miasta jeszcze w nocy, a bitwę stoczył w dzień. Abimelech tak zrobił, podzielił swoje wojsko na cztery oddziały i te oddziały ukryły się wokół Sychem. Wtedy wyszedł Gaal, syn Obeda, i stanął u wejścia bramy miasta. Abimelech zaś wraz ze swoim zastępem ruszył z zasadzki. A gdy Gaal ujrzał lud zbrojny, rzekł do Zebula: oto lud zbrojny zstępuje ze szczytów górskich. Lecz Zebul odpowiedział mu: cień gór uważasz za wojowników. Gaal rozmawiał z Zebulem jak z przyjacielem. Najwidoczniej Zebul nie zdradzał się z tym, że jest zwolennikiem Abimelecha. Tych wojowników Abimelecha musiało być wielu, skoro kiedy ruszyli, to wyglądało tak, jakby cień góry przesuwa się. Gaal jednak ponownie rzekł: oto lud zbrojny zstępuje z samego środka ziemi, a jeden hufiec idzie od strony dębu wróżbitów. Te słowa przetłumaczone tutaj jako środek ziemi dosłownie znaczą pępek ziemi i tak określano górę Galizim. Także stamtąd szła część wojska, a część wychodziła od jakiegoś dębu, przy którym wróżono. Odpowiedział mu Zebul: gdzie teraz niepowściągliwe usta twoje, którymi mówiłeś, kimże jest Abimelech, byśmy mu mieli służyć? Czyż nie są to ci wojownicy, którym pogardliwie urągałeś? Wystąp teraz i walcz z nimi. Wystąpił tedy Gaal na czele obywateli Sychem i stoczył bitwę z Abimelechem. Zebul pobudził ambicje Gaala i Gaal rzeczywiście wystąpił do walki w polu z Abimelechem, tak jak Zebul przewidywał. Lecz Abimelech zmusił go do odwrotu, więc pierzchnął i wielu padło trupem aż do samego wejścia do bramy. Nie jest napisane, jak długo trwała walka, ale Gaal w końcu zaczął się cofać i wielu jego wojowników zginęło, zanim schronili się w murach Sychem. Potem zatrzymał się Abimelech w Aruma. Zebul zaś wypędził Gaala wraz z jego współplemieńcami, także nie mogli mieszkać w Sychem. Po tej bitwie Abimelech wycofał się ze swoim wojskiem do stolicy. Zebul nakazał Gaalowi, żeby zabrał swoich ludzi z Sychem i Gaal posłuchał. Następnego ranka lud wyszedł w pole i Abimelech został o tym powiadomiony. Wziął wtedy zbrojny zastęp, rozdzielił go na trzy hufce i urządził zasadzkę w polu. A gdy dostrzegł, że lud wychodzi z miasta, napadł na nich i wybił ich do nogi. Abimelech bowiem i hufiec, który był przy nim, natarli na nich i zajęli stanowisko przy samej bramie miasta. Dwa inne hufce zaś natarły na tych wszystkich, którzy byli w polu, i wybili ich. Mieszkańcy Sychem nie spodziewali się, że Abimelech będzie mścił się na nich. Prawdopodobnie wyszli do pracy w polu, a wtedy Abimelech wysłał swoje wojska. Odcięły one im drogę ucieczki i wymordowały. Następnie nacierał Abimelech na miasto przez cały ten dzień, zdobył miasto, a lud, który był z nim, wybił do nogi. Miasto zrównał z ziemią i posypał miejsce to solą. Reszta mieszkańców Sychem już zorientowała się, że Abimelech chce ich wymordować, bronili się, ale nie udało im się
odeprzeć ataku. Abimelech zdobył miasto i wymordował wszystkich. Miasto zniszczył, a ziemię posypał solą, tak żeby nic na niej nie rosło. Gdy usłyszała o tym cała załoga warowni sychemskiej, zeszła do podziemia świątyni Baal-Berit. Była jeszcze warownia w mieście, ale ci, którzy tam byli, woleli się ukryć, nie widzieli już nadziei w zbrojnym oporze. A gdy doniesiono Abimelechowi o tym, że zebrała się tam cała załoga warowni sychemskiej, ruszył Abimelech wraz z całym ludem zbrojnym, który był z nim, na górę Salmon. Wziął siekierę do swojej ręki, naścinał gałęzi z drzew, wziął je i włożył na swoje ramiona i rzekł do swojego zbrojnego zastępu: co ujrzycie, że ja uczynię, szybko to samo uczyńcie. Również wszyscy zbrojni mężowie z całego jego zastępu naścinali gałęzi i podążyli za Abimelechem, ułożyli je wokoło warowni i spalili nimi warownię ogniem, tak iż poginęli wszyscy mieszkańcy warowni sychemskiej w liczbie około 1000 mężczyzn i kobiet. Abimelech obłożył tą warownię, która była jednocześnie świątynią, drewnem, kazał to drzewo podpalić i ludzie schowani w podziemiach udusili się z braku powietrza. Potem ruszył Abimelech na Tebes, obległ Tebes i zdobył je. Ten bunt przeciwko Abimelechowi obejął też jakieś inne miasta. Na pewno Tebes też uznał Abimelech za zbuntowane i chciał postąpić podobnie z nim jak z Sychem. Ale w środku miasta stała potężna baszta, do której schronili się wszyscy mężowie i kobiety, wszyscy obywatele miasta, i zamknąwszy ją za sobą, weszli na dach baszty. Wtedy podszedł Abimelech do baszty i nacierał na nią. Lecz gdy zbliżył się do drzwi baszty, aby ją podpalić, pewna kobieta rzuciła kamień młyński na głowę Abimelecha i roztrzaskała mu czaszkę. W Tebes wydarzenia przebiegały z początku podobnie jak w Sychem. Abimelech zdobył miasto, mieszkańcy wycofali się do wieży. Tym razem nie próbowali się ukryć, tylko walczyli dalej. Abimelech próbował podpalić wieżę, no i wtedy jakaś kobieta rzuciła żarnem i rozbiła mu głowę. Wtedy on przywołał śpiesznie swojego giermka i rzekł do niego: dobądź swojego miecza i dobij mnie, aby nie mówiono o mnie, kobieta go zabiła. Przebił go więc jego giermek i on zmarł. Tak Bóg sprawił, że Abimelech zmarł. On już sam wiedział, że umiera, i nakazał swojemu słudze, żeby go dobił, bo śmierć z ręki kobiety uważał za hańbę. A gdy mężowie izraelscy zobaczyli, że Abimelech zginął, rozeszli się każdy do swojej miejscowości. Przy Abimelechu skupiły się różne męty. Kiedy on zginął, ci ludzie rozeszli się. Tak odpłacił Bóg Abimelechowi za zło, jakie popełnił wobec swojego ojca, zabijając 70 swoich braci. Bóg również odpłacił za wszelkie zło mężom schemskim i spełniło się na nich przekleństwo Jotama, syna Jerubbaala. Tak jak zapowiedział Jotam, z tego głogu wyszedł ogień, który spalił i te drzewa, które chciały, żeby głóg nad nimi panował. No dokładnie tak się stało. Większość mieszkańców Sychem zginęła z rąk Abimelecha, część właśnie, i to głównie ci możni, zginęli od ognia. Także Bóg pokarał i tego zbrodniarza, i tych, którzy wybrali go na króla. Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem. Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja jest Twój. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Tyś
Dziś okazał dla mnie miłość swoją, Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy opluto potem bito Ciebie tam. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Nałóż, Panie, Twego słowa, naucz więcej, abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym. Wtedy będę z aniołami mógł zanucić. Chwała, cześć, o alleluja, chwała, cześć. Chwała, cześć, chwała, cześć, alleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie.